kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym odcinkiem z serii Paznokcie. Mam nadzieję, że taka seria na moim kanale przypadnie Wam do gustu. Była to seria, którą postanowiłam sobie uruchomić wraz z nowym rokiem i dlatego też teraz spełniam swoje cele. W tym odcinku będę chciała Wam pokazać, od czego zacząć, jeżeli chodzi o akcesoria i takie podstawowe sprzęty, jeżeli chodzi o wykonywanie manikiru hybrydowego. Moim zdaniem manikir hybrydowy wyprzedza wszystkie inne formy na dzień dzisiejszy dbania o paznokcie ze względu na to, że po pierwsze jest najmniej inwazyjną opcją, po drugie jest bardzo mało czasochłonny, że tak powiem. Nie potrzebujemy bardzo dużo czasu, aby go wykonać. Ponadto nie potrzebujemy posiadać jakichś nadzwyczajnych umiejętności. No i przede wszystkim, moim zdaniem, jest to opcja również bardzo ekonomiczna, jeżeli chodzi o koszty, jakie ponosimy w związku z wykonywaniem sobie samodzielnie tego manikiru. W dzisiejszym odcinku chciałabym zaprezentować Wam taki podstawowy zestaw. Jest to zestaw z firmy Semilac. I dlaczego firma Semilac? Może pokrótce wyjaśnię. Ze względu na to, że po prostu ja osobiście miałam do czynienia z ich produktami. Dostałam te produkty do testowania na konferencji Meet Beauty w Warszawie. Tam właśnie dostałyśmy wraz z innymi vlogerkami dużo różnych kosmetyków do testowania i między innymi też właśnie mogłyśmy tam znaleźć lakiery hybrydowe z firmy Semilac. Ja osobiście przekonałam się do tej firmy w zasadzie od razu, ale też rozeznałam rynek i rozeznałam też inne firmy, które oferują swoje produkty, jeżeli chodzi o manikir hybrydowy, ale ostatecznie zdecydowałam się na to, aby poszerzyć swoją kolekcję jednak Semilaców. Dlatego też w tym odcinku właśnie chciałabym zwrócić Waszą uwagę na taki podstawowy zestaw właśnie z firmy Semilac, ze względu na to, że sama jestem bardzo zadowolona z tych produktów. Zestaw ten podstawowy przychodzi do nas w takim oto białym opakowaniu. W pudełku tym możemy znaleźć wszystkie niezbędne do wykonywania manikiru hybrydowego akcesoria oraz sprzęty. Zaraz po otwarciu tego pudełka, pierwsze co ląduje nam w dłoniach, jest to czasopismo, które wydaje firma Semilac. Takie czasopismo zawiera w sobie, jak możecie zauważyć, różnego rodzaju pomysły, jeżeli chodzi o stylizacje paznokciowe. Również będzie zawierało w przyszłości pewnie wiele innych interesujących stylizacji. Kolejna rzecz, którą możemy znaleźć w tym pudełku, są to waciki bezpyłowe. Jest to, myślę, bardzo istotny aspekt, jeżeli chodzi o wykonywanie manikiru hybrydowego, ponieważ w odróżnieniu od zwykłych płatków kosmetycznych, które zapewne każda z Was posiada, te płatki bezpyłowe cechują się tym, że możecie sobie właśnie oczyszczać płytkę paznokcia bez ryzyka tego, że zostaną Wam jakieś ciczki na paznokciach i bez ryzyka tego, że później, kiedy to pomalujecie, to Wam to tak nieschludnie zostanie. Kolejna rzecz to jest oczywiście lampa, która tutaj w tym wszystkim jest sprawą kluczową. Ta lampa jest po prostu przesłodka, mi się ona tak podoba, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o kolor. Ja cały czas szukam takiego koloru lakieru, który byłby tak samo pięknym, pudrowym różem jak właśnie ta lampa. Niestety jeszcze nie znalazłam, ale wszystko przede mną, spokojnie. Ta lampa jest lampą LED-ową i co takiego jest właśnie fajnego? Po pierwsze to, że ona zajmuje bardzo mało miejsca, jeżeli chodzi o przechowywanie. Po drugie, tak jak wspomniałam przed chwilą, jest po prostu bardzo ładna, a myślę, że każda z nas kobiet jednak patrzy na to, żeby coś ładnie wyglądało. Kolejna sprawa jest taka, że w tej lampie LED-owej o wiele mniej czasu zajmuje nam utwardzenie płytki paznokcia właśnie po pomalowaniu go lakierem hybrydowym, niżeli w zwykłej takiej lampie, która jest zapewne Wam znana, jeżeli miałyście do czynienia z manikirem żelowym. W związku z czym myślę, że to jest bardzo istotny aspekt, dlatego że każdej z nas zależy na tym, aby wyglądać doskonale i jak najszybciej. Więc dzięki temu właśnie możemy zaoszczędzić czas, dzięki temu, że w tej lampie utwardzamy jednak paznokcie krócej. Jest to oczywiście zależne od tego, jakiego pigmentu jest dany lakier, bo lakiery, które są jaśniejsze, utwardzają się szybciej. Lakiery, które są ciemniejsze, wymagają troszeczkę dłuższego przetrzymania ich w tej lampce, ale i tak mimo wszystko ten czas jest czasem o wiele krótszym niż to, co miałybyśmy w takiej zwykłej lampie do utwardzania paznokci właśnie metodą żelową. Kolejne akcesoria, które są niezbędne do tego, aby przygotować sobie płytkę paznokcia pod manikir hybrydowy.
Jest to zestaw dwóch pilników o różnej ziarnistości. Jeden z tych pilników ma ziarnistość 100 na 180, drugi z nich ma ziarnistość 180 na 240. Różnią się one tym, że jeden z nich jest taki jakby bardziej ostry, a drugi troszeczkę delikatniejszy. Te pilniczki pomogą nam nadać kształt naszym paznokciom i doprowadzić je właśnie do takiego stanu, w jakim będą się najlepiej prezentowały. Kolejno, aby przygotować sobie płytkę paznokcia, mamy taki bloczek. To jest bloczek, dzięki któremu będziemy mogły zmatowić sobie płytkę paznokcia. Bardzo ważnym elementem jest to, aby płytka była odtłuszczona i tutaj z pomocą nam służy właśnie cleaner z firmy Semilac. Taki cleaner używamy w połączeniu z płatkami, które wcześniej pokazałam. I w ten sposób właśnie po namoczeniu takiego płatka możemy sobie odtłuścić płytkę paznokcia i nasze paznokcie są gotowe do tego, aby przystąpić do manikiru hybrydowego. W opakowaniu takim możemy znaleźć bazę oraz top coat. Są to dwa takie jakby najważniejsze lakiery, można powiedzieć, które służą do tego, aby manikir hybrydowy rozpocząć oraz zakończyć tak, aby był efekt wow. Oraz przychodzi do nas w takim zestawie podstawowym jeden kolorowy lakier i tutaj akurat jest to lakier w numerku 026 My Love. Jest to taki piękny, czerwony, elegancki kolor. Oczywiście z czasem możecie się zaopatrzyć również w inne kolory, takie, które będą Wam po prostu przychodziły na myśl i które będziecie sobie mogły na bieżąco dokupować. Kolejna rzecz jest to aceton oraz tak zwany Remover Wraps. Aceton służy do tego, abyśmy mogły sobie ściągać te paznokcie hybrydowe w momencie, kiedy już uznamy, że chcemy wykonać sobie manikir ponownie. To właśnie z pomocą nam przychodzi aceton oraz właśnie te waciki do ściągania hybryd. Mamy tutaj również w zestawie tak zwany stripper, który pomoże nam w zdjęciu tych hybryd i tak naprawdę zaczynamy wszystko od nowa. Także tak wygląda taki podstawowy zestaw z firmy Semilac. Ja chciałabym również Wam pokazać nowości, które się pokazały, jeżeli chodzi o firmę Semilac oraz taką swoją mini kolekcję lakierów, które dotychczas udało mi się uzbierać. Nowością z firmy Semilac jest baza witaminowa. Jest to baza, która oprócz tego, że przygotowuje płytkę naszego paznokcia do pracy z kolorowymi lakierami, to oprócz tego pozwala również tej płytce paznokcia troszeczkę się odżywić, co jest na pewno o wiele lepsze i fajniejsze po prostu, jeżeli chodzi o też dbanie o paznokcie. Kolejno, takie najnowsze kolory, które obecnie są wypuszczone przez firmę Semilac, są to trzy takie kolory. Jest to kolor Scheherazada, kolor Tutti Frutti oraz kolor Pink Marshmallows. Wszystkie te kolory są przepiękne i myślę, że każdy by się w nich zakochał po prostu. Ja osobiście uwielbiam wszystkie te kolory i wszystkie te kolory z całą pewnością będą się pojawiały w jakichś kolejnych stylizacjach właśnie paznokciowych na moim kanale. A tutaj możecie zauważyć taką moją mini kolekcję lakierów właśnie również od Semilac. Jest to lakier w kolorze miętowym, są to takie lakiery bardziej nudziakowe, lakier szary, lakier czerwony. Także to są takie lakiery, które są moimi faworytami. Ja osobiście właśnie o takie kolory i również inne będę poszerzała swoją kolekcję. I wyczekujcie na moim kanale filmików ze stylizacjami, ponieważ już wkrótce pojawi się właśnie na kanale pierwszy odcinek z serii paznokciowej, jeżeli chodzi o przygotowywanie dla Was takich stylizacji. Także ja Was serdecznie zachęcam do zakupienia sobie takiego pudełka na start, jeżeli zastanawiałyście się nad tym, aby rozpocząć przygodę z manikierem hybrydowym. Zestaw taki na początek być może nie jest najtańszy, ponieważ jego koszt to 249 zł, ale słuchajcie, przeliczając to na to, że musiałybyście chodzić co miesiąc do kosmetyczki, na przykład na manikir żelowy albo akrylowy, zależy co kto woli, to zdecydowanie inwestycja w takie właśnie pudełko zwraca się bardzo szybko i oprócz tego też Wy możecie sobie tak naprawdę te paznokcie zmieniać tak często, jak tylko i wyłącznie Wam się podoba. Także tak, ja jeszcze raz Was zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy Semilac, jeżeli chodzi o takie pudełka startowe. Link do takiego pudełka, gdzie możecie je zakupić, znajdziecie w opisie pod filmem. Tam również znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jakie lakiery hybrydowe z firmy Semilac aktualnie znajdują się na moich paznokciach. Także to by było dziś na tyle. Ja gorąco Was zachęcam do śledzenia mojego kanału i nowej serii paznokciowej. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli jesteście za tym, aby seria paznokciowa zagościła na trwałe na moim kanale.
i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, pa!